Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej Świdnicy przyjęli decyzję o powołaniu do życia świdnickiej karty dużej rodziny. Co to jest? O tym w rozmowie z naszymi gośćmi, którymi są pani Teresa Świło, radna Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta pan Waldemar Skórski i pani Beata Moskal-Słaniewska z klubu radnych SLD. Panie prezydencie, najpierw garść informacji, co tak naprawdę będzie na tym blankieciku podobnym do karty bankomatowej. Duży napis świdnicka, karta dużej rodziny, imię i nazwisko osoby, dla której ta karta została wystawiona oraz czas, w jakim ta karta będzie funkcjonowała. To te podstawowe dane na blankieciku. Blankiet wraz z dokumentem tożsamości będzie pozwalał na mnóstwo różnych, jak to mówi młodzież, gratisów, a w naszym przypadku, jak to jest zapisane w uchwale, ulg, zwolnień i działań promocyjnych nie tylko samorządu, ale również prywatnych przedsiębiorców. To jest przedsięwzięcie otwarte dla wszystkich. Ale to przyszłość. Na razie mamy tutaj ofertę typowo miejską i teraz jeszcze powiedzmy najważniejsze. Co to jest ta duża rodzina? Duża rodzina to jest w naszym przypadku dokładnie oznacza tyle, ile oznacza tak zwana definicja tak zwanej rodziny wielodzietnej, czyli to są rodziny od trójki dzieci w górę. Troje, czworo i więcej dzieci to jest taka rodzina, której będzie karta przysługiwała i która będzie mogła w tą naszą trochę zabawę, trochę promocję, ale też pewno ważną rzecz dla nich się pobawić przez następne lata. Na razie tutaj zapisy dotyczą instytucji miejskich, między innymi ulg w komunikacji, a także wstępów do ośrodka sportu i rekreacji, na basen, do teatru i tak dalej. Czyli kultura, sport i jazda. Czy pani zdaniem to może zachęcić Świdniczan, no bo chyba taki jest zamysł, żeby jednak te rodziny były nieco większe. Czy na razie to tylko taka promocja dla tych, którzy już się zdecydowali? No ja myślę, że na pewno na początku będzie to promocja dla tych rodzin, którzy się zdecydowali na tą trójkę dzieci. Myślę, że przyniesie im to pewien może zaszczyk gotówki, w cudzysłowie mówiąc, natomiast może bardziej będą mogli korzystać z tych wszystkich uprawnień czy różnych rozrywek, które w Świdnicy się odbywają, podchodząc do tego tak, że nie muszą aż tyle za to płacić. Będą to może dla nich jakieś korzyści, z których bardziej rodziny te zaczną korzystać. Ale ważne jest to, żeby te rodziny w ogóle włączyły się do tej karty, czyli żeby od 1 stycznia zgłaszały się po tą kartę, jak również później z niej korzystały. Bo jeżeli to będzie martwe, to po prostu no, nie będzie to miało najmniejszego sensu. Pani Beata Moskal-Słaniewska, matka trójka dzieci, już niestety wyrośniętych, ale gdyby rzeczywiście dzieci jeszcze były małe, czy to by stanowiło dla pani faktyczną ulgę, korzystanie z tych wszystkich gratisów, jak powiedział pan prezydent? To znaczy ja tutaj nie sądzę, żebym korzystała z tych przywilejów, bo czułabym się tu niezręcznie. Moje dzieci korzystały i korzystają z różnych dobrodziejstw, jakie stwarza miasto, czyli z zajęć czy w Młodzieżowym Domu Kultury, czy w Świdnickim Ośrodku Kultury. Często bywają na OSIR-ze. Myślę, że tu bardziej chodzi o te rodziny, które z racji tej wielodzietności mają gorszą sytuację finansową z jednej strony. Z drugiej strony, tak jak powiedziała przed chwilą pani radna Teresa Świło, tu bardzo ważnym aspektem dla mnie jest to, że ta karta będzie promowała również pewne działania na terenie miasta. Będą one bardziej dostępne i ja liczę na to, że właśnie dzięki tym preferencyjnym cenom, dzięki tym upustom, rabatom więcej dzieci będzie korzystało z tego, co miasto przygotowuje dla nich w swojej ofercie. Natomiast padło takie pytanie, czy ta karta zmobilizuje w jakiś sposób rodziny do tego, żeby były większe. Nie sądzę. Rodziny podejmują decyzję o narodzinach kolejnych dzieci, myślę, w warunkach jakiejś stabilności, w warunkach bezpieczeństwa. I tu my jako radni nie mamy na to wpływu. To zależy od sytuacji w kraju, zależy od sytuacji gospodarczej. Ale taki krok, jaki dzisiaj Rada wykonała, jest bardzo, bardzo ważny. I to, że popieramy taką właśnie decyzję,
wynikało podczas głosowania. Jest to uchwała, która przeszła mimo rozmów, bo to nie była może dyskusja co do racji. Myśmy dopytywali o różne rzeczy, prosiliśmy o uszczegółowienie, natomiast byliśmy wszyscy zgodni, że tę kartę przyjąć należy i mam nadzieję, że osiągniemy w szybkim tempie taki współczynnik, jaki osiągnął Kraków, to o czym mówił pan zastępca prezydenta, czyli te około 60% rodzin uprawnionych, które korzysta już w tej chwili z tych przywilejów. Panie prezydencie, tutaj pojawił się na sesji również taki głos, że i to, o czym mówiła pani radna Słaniewska, że gdyby to może były takie faktyczne ulgi dotyczące na przykład, nie wiem, podatku lokalnego, czy podatku od nieruchomości, czy nie wiem, jakichkolwiek jeszcze innych rzeczy realnych finansowo, bo tutaj co prawda też mówimy o pieniądzach, ale w sumie tak naprawdę symbolicznych. Czy w ogóle taka rzecz wchodzi w rachubę, czy raczej karta pozostanie właśnie tym, o czym mówiły obie panie radne? Powiem tak, że bardzo bym nie chciał i myślę, że nikt też z siedzących dzisiaj na sali obrad radnych nie chciałby, żeby w jakikolwiek sposób te duże rodziny były przeciwstawiane mniejszym rodzinom bądź osobom bezdzietnym. W związku z tym wydaje mi się, że w tym całym pomyśle nie powinno być takich rzeczy, które będą sprawiały wrażenie, że jedni będą płacić za drugich. Bo jeżeli będzie tak, że któraś z rodzin dostanie ulgę w opłatach miejskich, jedni dostaną, drudzy nie dostaną, no to żeby zbilansować budżet, to nie da się ukryć, że ktoś będzie musiał zapłacić więcej, żeby ktoś mógł zapłacić mniej. Dlatego myśmy wprowadzili takie pomysły, które dotyczą pewnych działań niepoliczalnych, tak? Bo kolejna rodzina na Dniach Świdnicy, czy kolejne dziecko na basenie czy lodowisku, czy kolejne dziecko w teatrze nie generuje jakichś nie wiadomo jakich kosztów, które byłyby w taki sposób łatwo przeliczalne. Więc też trudno powiedzieć, żeby ktoś za kogoś musiał w tym momencie płacić. Natomiast dla mnie najważniejszym pakietem będzie ten, który przygotują przedsiębiorcy. Jeżeli właśnie odnosimy się do Krakowa, o czym mówiła pani radna Beata Moskal-Słaniewska, to również tam warto zwrócić uwagę na stronie internetowej Karty Dużej Rodziny, że tam lista przedsiębiorców, którzy weszli w to przedsięwzięcie, ciągnie się i ciągnie i ciągnie. To jest kilkadziesiąt stron ekranów, monitora. To są same listy firm bardzo różnych. Sklepów spożywczych, hurtowni spożywczych, hurtowni chemii domowej, gospodarczej. To są też bardzo istotne rzeczy dla wszystkich. I to są pomysły, które nie obciążają bezpośrednio budżetu miasta, natomiast przedsiębiorcom dają czy to możliwość wypromowania się czasami, albo po prostu pokazania swojej nowej twarzy, nowej marki. W takim razie pozostaje nam chyba tylko czekać na to, żeby ta karta rzeczywiście się rozrosła. Jeszcze chciałabym dodać taką jedną rzecz. Myśmy jako członkowie klubu SLD wnieśli wniosek o rozszerzenie tej karty, ale uznaliśmy racje, które dziś zostały przedstawione. Mamy nadzieję, że może za pół roku, może za jakiś dłuższy czas będziemy mogli już zobaczyć, jakie są skutki wprowadzenia tego programu. Bowiem naszym postulatem było, żeby może rozciągnąć te przywileje na kolejne rodziny. Ja tu szczególnie podkreślałabym te rodziny, które są niepełne, tam gdzie rodzic samotnie wychowuje nawet jedno dziecko, bo wiadomo, że jest mu najczęściej ciężko finansowo i taki przywilej, taka możliwość uczestniczenia dziecka w różnych działaniach miasta byłaby na pewno bardzo, bardzo dużym atutem. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.